Na łące mgła, kawa na kuchence już się parzy i czeka na nas, a my tymczasem Borem Lasem zabieramy się dzisiaj za coś zupełnie wyjątkowego, bo będzie Sergeant Rock Between Hell and a Hard Place Joe'ego Kuberta i Briana Azzarello. No prawie straciłem dech, jak wypowiedziałem ten tytuł, ale to dlatego, że to jest coś bardzo bliskiego mojemu sercu. Myślę, że Joe Kubert to jest rysownik wyżej już w amerykańskim komiksie po prostu nie można, ale po kolei. Co to jest? Bo prawdopodobnie zostało to wydane, wyczytałem w stopce, przyznam wam się skrycie, zostało to wydane wcześniej w innym formacie. Ja chyba mam coś, co to po prostu zbiera. To jest January i February 2012. Dwa takie quasi albumiki, o, z takim grzbiecikiem, na miękko wydane. I to zbiera całą historię Joe'ego Kuberta i Briana Azzarello pod tytułem Sergeant Rock Between Hell and a Hard Place plus reprinty paru starych numerów Sierżanta Rocka Joe'ego Kuberta. No zobaczcie, z czego to kilkadziesiąt lat różnicy, a widać już ta krecha. Inna, ale widać, że osoba ta sama, która to rysowała, te maniery, te wszystkie pociągnięcia, no zaraz sobie do tego przejdziemy. Także jak macie jakieś inne wydanie, nie wiem, czy są inne, to pewnie jest szansa, że się ono różni. Natomiast myślę, że w jakimkolwiek wydaniu ten komiks posiadać warto. Ja się nazywam Jakub Martewicz, syn starego Martewicza, a to jest kanał Komiksowa Nawijka, na którym nawijamy o komiksach od strony artystycznej, warsztatowej kuchni. Joe Kubert, tutaj to już jest ten dojrzały Joe Kubert z XXI wieku. Oczywiście artysta już niestety nieżyjący, urodzony w Polsce, o czym może nie wszyscy wiedzą, na terenie przynajmniej przedwojennej Polski. Jego rodzina wyemigrowała do Stanów, jak Joe Kubert miał kilka lat i tam już od najmłodszych lat uczył się pomagać rysownikom, rysować samemu, robił karierę krok po kroku, pomagał po prostu przynosić kasę do domu. To były takie czasy, że można było coś zarobić na komiksach również. To była praca dosyć, traktowana jako praca dosyć pośrednia w komiksach wtedy, w okolicach II wojny światowej i troszkę po. Główny hajs, główne pieniądze leżały w reklamie, w zleceniach przez poważne takie magazyny. Natomiast komiksy były traktowane jako coś takiego dla mniej utalentowanych. To widać zresztą, jak sobie sięgniecie. Zobaczcie sobie te stare okładki różnych czasopism, które były rysowane przez wytrawnych ilustratorów, jak na przykład Norman Rockwell. No a weźcie sobie, porównajcie to z tymi rysunkami, które były w Supermanie, Batmanie. No to wszystko się przebijało, no ale jednak nie można powiedzieć, że z dzisiejszego punktu widzenia te stare komiksy robią jakieś piorunujące wrażenie graficzne. No i właśnie to, co próbuję powiedzieć, to to, że tam po prostu zbierano grosz do grosza w czasach postkryzysowych amerykańskich, żeby przetrwać. I Joe Kubert jako młody chłopak pomagał właśnie w tym całej swojej rodzinie. Ja uwielbiam każdy okres twórczości Joe'ego Kuberta, mogę się nad nim rozpływać bez ustanku, no i zaraz rozpłyniemy się w tym bad boyu. A żeby nadać odpowiedniego kontekstu tej opowieści, no to przypomnę, że takie najważniejsze fazy Joe'ego Kuberta, no to od lat tam w zasadzie 50., kiedy on już przejawiał ten niesamowity talent i rysował w stylu bardzo klasycznym, to te najważniejsze fazy, które pewnie nas będą interesowały, to jest ta faza z lat 90., czego przykładem jest na przykład Facts from Sarajevo, A Story of Survival. Zobaczcie na to, to jest to, co znamy m.in. z Punishera Warzone. Ta krecha, taka, te pociągnięcia, ja tu znowu pokażę pędzelek, ale to jest, zobaczcie, jak to jest wszystko na szybko, to jest wszystko gładko, to on tutaj nie międli, a jednocześnie stosuje tyle fajnych efektów. Słuchajcie, podobno, no ja nie wiem od czego zacząć, bo jestem jak dziecko w sklepie z zabawkami, jak sobie przeglądam Joe'ego Kuberta, ale podobno Joe Kubert rysował obiema rękami. Ludzie, którzy go widzieli w jego studiu, on miał tą swoją słynną szkołę, która do dzisiaj zresztą istnieje, szkoła ilustracji Joe'ego Kuberta. Potrafił po prostu trzymać w dwóch ręcach narzędzia i rysować raz jedną, raz drugą. Ja bym się nie zdziwił, jakby jeszcze jadąc rowerkiem jednokołowym na linię i jeszcze na skrzypcach grając, do tego mógł pociągnąć jakiś issue. To był człowiek, który rysował około 8 plansz dziennie, żeby nie było. To człowiek maszyna po prostu, rysujący dzień w dzień, żyjący, oddychający i nie powiem jeszcze co, komiksami. I to widać, tam miłość do tego medium wyłazi. Joe Kubert nie był jak John Buscema, który nie lubił za bardzo swojej kariery komiksowej. John Buscema, jak się go nawet popatrzy na jakichś wywiadach na YouTube, on się wypowiada prosto, że on zawsze to traktował jako pracę, trzeba było przynieść hajs do domu i tak dalej. A natomiast jego serce, jego dusza była zawsze w tej klasycznej ilustracji. On zawsze chciał zrobić większą karierę jako artist. Joe Kubert był bardzo zadowolony, to była trochę ta przeciwwaga osobowościowa według mnie do Johna Buscemy. Joe Kubert był zawsze bardzo szczęśliwy, taki spełniony w tym, co robił w komiksach, i to widać. Znaczy myślę, że w obu artystach, w pracach obu artystów widać to, że miłość do rysowania się wylewa, ale o ile John Buscema rzeczywiście to jest taki trochę repetitive machine, najwyższej jakości machine, ale jednak o tyle Joe Kubert miał jeszcze to coś on the top, na szczycie swoich prac, co sprawiało, że taki każdy jego najmniejszy panelik, nawet
był czymś ciekawym. Coś podobnego, co potem Todd McFarlane przy nieporównanie mniejszym warsztacie wniesie, co ci wszyscy chłopcy z Image będą starali się robić. Na każdej stronie jest jakiś taki anchor, który sprawia, że my podświadomie tym swoim gadzim mózgiem zwracamy na to uwagę. No to jest właśnie ten okres, Fax von Sarajevo, lata 90. Jeszcze troszeczkę przed tym takim Kubertem z XXI wieku, już takim dojrzałym staruszkiem, jadącym z koksem, jako niemiłosierną maszyną do rysowania. W te prace wpisuje się też ten słynny Punisher War Zone. No to jest wydanie Semikowa, ale zobaczcie na to. Te pociągnięcia, prawie że to jest, to płynie, to, ja to widzę, jak on to musiał rysować. To jest coś, nad czym Kubert się nie musiał zastanawiać, on to wszystko przelewał po prostu z głowy. Wielki talent, to jest coś takiego, jak widzimy w telewizji, że człowiek zasiada i z pamięci rysuje pięknego konia. Wyżej w amerykańskim komiksie na pewno już nie można. Myślę, że nie znajdziemy kogoś takiego, może poza paroma jakimiś takimi klasycznymi ilustratorami, typu jakiś Wallywood czy coś, ale nawet oni dla mnie nie mają tych jajec, z jakimi rysował Joe Kubert. Także to jest ten taki okres, który pewnie my z czasów TMSMX znamy najlepiej. Tam jeszcze był Ragman i parę innych rzeczy. Tu i ówdzie się Ghost Rider pojawiał semikowy. To są te takie dojrzałe. Moim zdaniem to jest ten okres taki pomiędzy tym klasycznym Kubertem, jeszcze ciągle z lat 80., a potem tym takim już ostatnim jego schyłkowym okresem, do którego trzeba naliczyć tego Between the Rock and a Hard Place. Ilekroć wypowiadam Between the Rock and a Hard Place, to mi się kojarzy jakiś utwór Rolling Stonesów. Just Between the Rock, ale nie mogę sobie z ogniska... Nie wiem, czy to było Between the Rock and a Hard Place, czy co? To było chyba z płyty Steel Wheels, ale muszę sobie to przypomnieć. Albo z tych wcześniejszych, z lat 80. Holender, jasne. Co to się człowiekowi w tej głowie układa? No ale dobra, bo spędzimy tutaj cały dzień jadąc na tych niemiłosiernych, warsztatowych trikach, które Joe Kubert nam tu pokazuje, a tymczasem Borelansem każdy z tych działek zasługuje na osobną nawijkę. Ja tylko przypomnę, że jeszcze Joe Kubert jest znany z tych rzeczy. Ja tu też chyba już nawijałem. To są pierwsze Tarzany z DC Comics, które rysował Joe i to jest jego słynny run. Ja mam tego więcej. Mam chyba w zasadzie oprócz paru issues prawie wszystko. Musimy sobie to w ogóle zrobić jakoś sumarycznie albo coś, bo no zobaczcie, to jest właśnie ten klasyczny moment w historii Joe'ego Kuberta. To są lata 70, przepraszam. I zobaczcie, jak tu od razu widać również, że to jest styl tego samego artysty. Jakże inny do tego, co zaraz zobaczymy w tym. Ja wiem, że wstęp jest przydługi, no ale słuchajcie, patrzeć na te zeszyty Joe'ego Kuberta, to myślę, że no ktokolwiek, kto ma odrobinę zdrowego rozsądku, to nie zaprzeczy, że i zaraz pobierze do księgarni, a mnie da święty spokój, jak tego nie ma, no bo to jest to po prostu tutaj na każdym kadrze czai się jakiś warsztatowy trik, który sami możemy wykorzystać. Także ja serdecznie Wam polecam, jak nie znacie kariery Joe'ego Kuberta, która może w czasach semikowych była troszeczkę pominięta, a nie słusznie, bo on nigdy nie był taki, on nigdy nie miał takiej, oprócz może Tarzana właśnie, nigdy nie miał takiej serii, która by była jego no, takim Spider-Manem McFarlana, czy X-Men Jima Lee, czy Batmanem Neila Adamsa i tak dalej. On zawsze był gdzieś w tych komiksach wojennych, bardziej jako redaktor, bardziej z tylnego fotela, trochę też biznesmen, taki savvy biznesmen. Powiem Wam tak, każdy komiks Joe'ego Kuberta, widać, że to już jest styl nawet od tych lat 50., 60., tamta. Zaraz sobie zresztą zobaczymy te reprinty i wszystko się nam ułoży. No dobra, słuchajcie, nie międlimy dalej, tylko przechodzimy z właściwą sobie jędrnością do właściwej rzeczy, bo tu naprawdę nie ma co czekać. Brian Azzarello kojarzy mi się źle, to od razu powiem, bo kojarzy mi się z opowieścią z Supermanem, która wypaliła mi w twarz Brian Azzarello i Jim Lee, kiedy to odchodziłem od komiksów w pierwszych latach 2000 i sięgnąłem po parę numerów tego Supermana, tego, który wyszedł chyba albo trochę przed, albo trochę po komiksie Hush z Batmanem, też Jima Lee, tylko że już nie Azzarello. No i to mnie rozczarowało, bo to było bardzo przegadane i bardzo takie rozwlekłe, bardzo takie decompressed, czyli zdekompresowane. Chodzi o to, że ta historia jest rozwleczona niemiłosiernie. No i rzeczywiście, tutaj sam scenariusz, moim zdaniem dzięki Kubertowi się broni. Jest to fajne, jest to czytalne. Natomiast nie jest to coś, co tutaj gra według mnie pierwsze skrzypce. Tutaj zdecydowanie trzeba się przypatrzeć twórczości Joe'ego Kuberta jako tej gwieździe tego, tej całej opowieści. Sam Azzarello. Przyznam, że nie sięgałem po jego dalsze prace z jakąś wielką ochotą, dlatego że zdawał mi się niesamowicie nudny Superman w tym komiksie, który pamiętam prowadził niekończące się dyskusje z jakimiś księżmi i tak dalej przez cały numer. No i to było takie, to już było za dużo dla mnie. Ja potrzebuję trochę akcji, potrzebuję trochę nerwu w moich komiksach. No i zobaczcie na to, tak jak mówię, to jest już Joe Kubert, który się nie cacka. To jest tak, jakbyście destylat zrobili, taki odcedzenie, glas de viande.
czysty wywar z wołowiny i to jest czysty wywar rysunkowy, bo on tutaj, tu nie ma żadnej zbędnej kreski. Joe Kubert to jest czysta ekonomia rysunku. Zobaczcie tu, gdybyśmy mieli jakiegokolwiek prawdopodobnie innego rysownika, a to coś by dołożył, a to by gdzieś dodał kreskę, a to jeszcze coś, nie. Tutaj wystarczy tylko to, co być musi. To, co być musi, jest przedstawione w sposób nader atrakcyjny i to jest cały Joe Kubert w pigułce. A ten dojrzały, już taki staruszek Joe Kubert, no to jest coś, co w ogóle powinno być moim zdaniem umieszczone tak jak Godfather Parts 1 and 2 w tym takim muzeum, czy w tej bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych jako dzieła do ocalenia przed absolutną zagładą, bo to na to zasługuje. No ale jedźmy sobie po kolei. Kurczę, jak ja byłem pod wrażeniem tego, jak tworzyłem moją miniserię z Henrykiem Kajdanem pod tytułem Droga do piekła. Myślę, że jak ktoś tam się przypatrzy, to zobaczy dużo wpływów tam, to tam nie ukrywałem się z tym za bardzo. Wszystko wywodzi się z tej klasycznej takiej six-panel grid. Zobaczcie, jak tutaj nawet skubane pewnie miałem jakieś ekierki, linijki, które sobie przykładał. Nawiązuje to do tych starych komiksów z Sierżantem Rokiem jak najbardziej, ale każdy panel prowadzi historię. I to w tak atrakcyjny sposób. Te postacie żyją, wręcz wychodzą z każdej strony. Tu jest prawie sam pędzelek. Ja nie sądzę, żeby on używał jakichś, może trochę jakichś takich rapidografów, to nie, ale pewnie jakieś cienkopisy, tak. No i zobaczcie na te drzewa. Niby nigdy nic. To wystarczy wziąć pędzelek, o albo taki i pociągnąć po prostu czarne plamy, nie? Trochę zrobić gałązek, trochę tego. No ile to jest? 15 minut? 20? Może nawet mniej? Potem tutaj tego zioma twarz zrobić, tutaj trochę, zobaczcie, jaka ekonomia, oszczędza sobie czas. No a jak to płynie? Jakie to jest atrakcyjne, jakie to jest męskie. Temu Kubertowi te postacie po prostu z duszy wyłażą i to jest to. To jest charakter rysownika, jaja rysownika, które wychodzą na nas tutaj. Tutaj trochę jakiegoś żyletki czy coś, przejechał sobie parę razy, to widać. Widać, że pewnie powtórzył sobie te panele, no tak, nie musiał robić żadnego copy-paste'a, no bo po co, to są za dużo innych szczegółów, no i to nie jednak jest nie ten level, to widać, że to powstało bardzo szybko, no ale to jest tak, jak powstaje coś bardzo szybko, my się czasami, wiecie, no na przykład, że malarz bierze dużo za pomalowanie domu, albo że ktoś tam bierze dużo za naprawę samochodu, no tak, no bo on nie bierze tylko za to, co zrobił w te godzinkie, ale bierze też za to, co zrobił w 50 ostatnich lat. I to właśnie to widać w Kubercie, on nie musi siedzieć godziny nad planszą, nie? To co ja bym siedział pół dnia i nie zrobił w połowie, to on potrafi zrobić w 15 minut, potrafił zrobić w 15 minut, on nie musi się tu siedzieć nad tymi hełmami, bo ta atrakcyjność tych jego pociągnięć pędzelka wyłazi z każdego kadru, nawet jak on robi najprostsze rzeczy, no. I to po prostu znać mistrza, nie tylko mistrza, który siedzi i cyzeluje, ale mistrza, który ma to we krwi, który prawie że chciał wypuścić z siebie jak najwięcej tego rysowania na każdą planszę przed śmiercią. To jest wręcz moim zdaniem taki level artyzmu tutaj. Ja się nie mogę nadziwić temu też, jak on oryginalnie wymyśla te rzeczy. Na przykład zobaczcie te drzewa. Gdzie widzicie podobne drzewa? U którego artysty? On to skubany sam wymyśla. Bierze fotografię, trochę się inspiruje, myśli, myślał ziom i to robił, nie? I takie proste. No tu nie ma żadnej postaci. Tutaj nie ma pracy w tym, nie? A jaki geniusz? Tu nie ma pracy, ja wam mówię. No weźmiesz, jak teraz byście sobie... Weźcie sobie planszę Neila Adamsa i spróbujcie zrobić sobie taką kopię, odkalkować to albo nawet zerżnąć patrząc na nią. To wam zajmie dzień i jak dobrze pójdzie. To, jak ktoś ma wprawę w łapie mniej więcej, to wam zajmie pół godziny. Ale no, to trzeba było się 50 lat zastanawiać, jak to zrobić, żeby dojść do czegoś takiego, że w taki prosty, ekonomiczny sposób można ujęcia przedstawić. Trochę może jest tu zasługi Azzarello, który daje odetchnąć. Myślę, że to jest na plus, bo Kubert to jest ktoś, kto ma we krwi taką tą starą szkołę komiksową, gdzie to się wszystko z panelu na panel toczy. Ale jednak Kubert ma też to, co moim zdaniem będzie zalążkiem późniejszych tych wszystkich chłopców z Image, tych lat 90. i tak dalej, że on skubany potrafi zwrócić uwagę czytelnika. I on to potrafił robić już w Tarzanie, gdzie niegdzie ta twarz właśnie, tak gdzieś jakiś, o zobaczcie, ten hełm pokazany tu z bliska, jakaś taka dziwna perspektywa, no prawie filmowe ujęcie godne Ridleya Scotta. To wszystko sprawia, że nam się chce na to patrzeć, że to jest jakoś atrakcyjne. No i mówcie co chcecie, ale dla mnie te kreski jego, takie rapidografowe, ale to nie jest rapidograf czyściutki, płynny, to jest jakieś skubane, nie wiem, jakiś takie grubszy marker z marketu czy coś. Narzędzie, które on bierze do ręki zawsze, to jest takie, jakie on po prostu pierwsze ma pod ręką. That's it. I narzędzie nie ma tutaj żadnej różnicy dla niego. Ja jestem pewien, że on długopisem pocisnąłby podobnie jakościowy komiks. Zobaczcie, jakie fajne tutaj. To musiał być jakiś taki ołówek albo kredka czy coś, bo to nie jest raczej tusz. Wydaje mi się, że on tutaj też pracował jakimś węglem albo tak miękkim ołówkiem, który bardzo przypomina takie szkicowe narzędzia, prawie używane zanim się zrobi jakiś pejzaż czy coś.
Są tu w ogóle techniki mieszane. Tu widzę trochę kredki, tu widzę troszeczkę jakiejś akwareli. Same kolory też są nakładane przez Kuberta. Jakże delikatne. Ja się też tym bardzo lubię inspirować, bo zobaczcie, tu są same pastele, to co widzieliśmy, a tu nagle wchodzi taka bardzo krwista, przyjemna czerwień. No, sama tematyka nie jest przyjemna, ale trzeba mieć pomyślunek, trzeba mieć bardzo dobry gust. Myślę, że Joe Kubert to jest ktoś, kto niewątpliwie ten dobry gust miał i nim nas zaskakiwał na każdej planszy. Ale przy tym zobaczcie, jak ta jego taka krecha, ta wręcz taka wojenna, taka męska, tu jest zero mamlania się, tu jest. Ach, ja się nie mogę po prostu na to napatrzeć. Dla mnie naprawdę lepiej już nie można, mimo że to wszystko jest momentami tak proste, ale tak piękne. Nie wiem, czy te chaptery to były właśnie wydawane w jakichś oryginalnych zeszytach czy coś, no ja od razu łyknąłem to, jak świnia trufle, bo chciałem. Zobaczcie na tych ziomów, ja pamiętam ich, bo ja dużo studiowałem swego czasu tych różnych okładek z czasów GI Combat, Sergeant Rock, Our Army at War, to są wszystko klasyki, szkoda, że się tego nie wznawia, wznowiło się tylko Enemy Ace, który też jest czymś, co musimy sobie zrobić, ale nawet ten lecący granat, zobaczcie, jak to wszystko świetnie działa, no. Holender jasny to jest oryginalny, tutaj jest z brzucha rysowane, to jego synowie mocno zawsze podkreślają, że Joe rysował From the Gods, że to po prostu wziął coś nagle i było. I nawet nie za bardzo patrzył na te referencje, on miał referencje już wyryte w głowie przez lata morderczej pracy, to tutaj w ogóle widać. Zobaczcie, jak fajnie to błoto oddane. I znowu tu nic nie ma, tu są kreski, panie. Tak, w tym. Miałeś zrobić linię i zrobiłeś kreskę. A to właśnie Joe, to było u Tomasza Manna, Buddenbrookowie. I właśnie tak samo Joe Kubert tutaj robi kreski, a jednak jak te kreski się składają w znakomitą całość. No, ekonomia tych rysunków jest czymś, co mnie powala. Tak samo tutaj, zobaczcie, zrobił kontury, no on wie, jak to wszystko idzie, mógłby zrobić też pełne postaci. Tu gdzieś mazgnął, ledwo pizgnął, ledwo musnął te kartki. Znaczy, ja wiem, że dzisiaj brzmię jak nastolatka nad plakatem Brada Pitta, jeżeli to jest jeszcze w modzie, a jak nie, to jakiegoś nowego Justina Biebera. No ale ja jestem dzisiaj nastolatką przy posterze Brada Pitta, jak patrzę na to. Mam 12 lat i chcę rysować komiksy, jak to widzę. Zdecydowanie. I o to właśnie chodzi. Niemców nazywa się tu krautami. A, by the way, jestem przed obiadem i zjadłem sobie hot doga. Kiedyś we Włoszech były takie dobre hot dogi. To nie włoski zupełnie styl, ale oni nawet potrafią z żużla zrobić złoto. I tam chodziłem do takiej hot dogarni często, gdzie podawali hot dogi z takimi dobrymi kiełbaskami, nie z takimi parówami, tylko z takimi dobrymi kiełbaskami, gdzie też dodawano sauerkraut. I sauerkraut mi się do końca życia będzie kojarzył z tymi hot dogami. Bo już pochodzę z Wielkopolski, więc u nas dużo kiszonej kapusty dobrej się produkuje, no ale już od kilkunastu lat w niej nie mieszkam i ciągle za tym tęsknię, bo na Dolnym Śląsku mówcie sobie co chcecie, ale kiszonej kapusty to ludzie dobrze zrobić nie umiecie. Pewnie mnie ktoś zaraz unsubskrybuje za tą kiszoną kapustę, ale nie ma to jak ogóry i kapusta z Wielkopolski właśnie, kto wiedział, kto jadł, ten wie, prosto z beczki, tak jak moja babcia jeszcze robiła. Ajajaj. No ale dobra, bo tu od krautów żeśmy doszli do kiszonej kapusty, no ale to podobno zdrowo. A teraz zobaczcie tu, dziwny jest ten ziom, który stoi. Nie jest to może coś, co tak jest mega hiper poprawne, jest tu troszeczkę takiego pośpiechu, troszeczkę takiego szkicowego charakteru samego rysunku, ale to działa. Błoto, brud, zero cienia tutaj wręcz. Zobaczcie, jak się musiał się spieszyć tutaj skubany, ale to nie jest pośpiech niewskazany, to jest pośpiech artystyczny, to jest pośpiech, którego chcemy, bo to wszystko jest brudne, to wszystko jest szkicowe, tak jak szkicowe są te życia tutaj tych bohaterów, nie? Którzy w każdej chwili mogą gdzieś zginąć od jakiejś zabłąkanej kuli. No jakże piękna, taka prawie że w stylu Szeregowca Ryana opowieść to jest. Trochę takiego sentymentalizmu tutaj się udaje wlewać temu Azzarello. Ale to też dlatego, że mamy tę nadbudowę wynikającą z tych wieloletnich doświadczeń z Sierżantem Rockiem. To tak samo jakby zrobić, wiecie, opowieść z Supermanem, którego mamy gdzieś wszyscy w głowie, obraz, nie? To zupełnie inaczej się takiej opowieści odbiera. Dlatego te wszystkie takie dekonstrukcyjne opowieści z Batmanem, Supermanem, Spidermanem, który ma z kolei teraz już dwoje dzieci czy coś, dlatego one tak tę publiczność tkają, trafiają w to, no bo publiczność ma już nadbudowany obraz tych postaci. Gdyby to zrobił ktoś z nowym zupełnie bohaterem, to te komiksy nie miałyby szansy dzisiaj. To jest wszystko w naszych głowach. Mi się zdaje, że jest więcej rzeczy, które wynikają z naszych głów, niż my sobie w ogóle zdajemy sprawę, nie? To, jak my odbieramy postaci, to jest na podstawie tego, jak my te postaci mamy wcześniej wryte. My nie widzimy innych, my widzimy siebie w tych innych, jak powiedział kiedyś Stanisław Lem. I my widzimy też siebie w tych innych bohaterach, których tutaj, czy to Sierżant Rock, czy Superman, czy Batman, których oglądamy w tych komiksach. Gdybyśmy nie mieli tej podstawy, gdybyśmy nie nasiąknęli tym jak gąbka najpierw, to mielibyśmy to gdzieś. My jesteśmy zainteresowani sobą bardziej, niż nam się wszystkim wydaje i widzimy praktycznie tylko siebie.
Jakbym miał sobie pofilozofować, to bym powiedział, kiedyś mój przyjaciel mi powiedział, że jak umiera świat, że jak umiera osoba, to umiera świat. I ja sobie wtedy myślałem, Holender jasny, jak to jest, jak umiera osoba, to przecież nie umiera świat, bo no, świat nadal istnieje. Ale dzisiaj wiem, że mój nieżyjący już przyjaciel miał skubany rację, bo świat zresztą wywodzi się i tak od słowa świat, od tego, co wiemy, tego, co jest nam wiadome, świat, world. To jest wszystko powiązane etymologicznie ze sobą, z tym, co my wiemy, ze słowem i tak dalej, jakby się temu przyjrzeć dobrze. Świat to jest to, czego my jesteśmy świadomi. I tak samo świat Supermana, świat Batmana to jest to, czego my jesteśmy świadomi w tych komiksach. I my do tego sięgamy, my do tego mamy sentyment, dlatego nam się to tak podoba, bo myśmy sobie wcześniej wyrobili ten obraz. I rzeczywiście z tysiącem śmierci ludzi, którzy poznali tego sierżanta Rocka, zginą tysiące światów z sierżantem Rockiem. Myślę, że to jest głęboka rzecz, którą trzeba sobie rozważyć. Ja jeszcze nie do końca to zrozumiałem, ale im jestem starszy, tym bardziej ją rozumiem. Ale tymczasem, borem lasem, mamy tutaj tego starego Jerry'ego Kuberta, nie wiem, to są lata 60. jakieś, wczesne. Ale już tutaj zawierają się te takie, zobaczcie, te takie odruchy, te nerwowe drgawki takiej ręki, które, a jednak jakże jednocześnie opanowane, które gdzieś tam ta energia wyskakuje w podobny sposób, w jaki wyskakiwała z tych Tarzanów, z tego Fax from Sarajevo i tak dalej. Więc no to jest niesamowite. Dobra, jedziemy drugą część. Druga część jest taka sama jak pierwsza pod względem graficznym. Tutaj się nic zupełnie nie zmienia, no ale jakże to jest piękne. Ja bym sobie życzył takiej Artist's Edition. Zobaczcie, jakie dziwne buty, nie? Tu są tylko kontury narysowane jakimś cienkopisem. O, narysowane cienkopisem kontury tych butów. Nic więcej. Nie ma żadnych kresek, nie ma połysków światła, nie ma niczego. A jednak one są 3D. No ja nie wiem, jak to jest zrobione, że to tak działa. To jest po prostu magia, czysta magia. Gra kontrastem to jest coś, co trzeba podkreślić u Kuberta. Te drzewa bez kontrastu byłyby nijakie, ale jednak jakbyście wzięli te prace w czerni i bieli, bez kolorów, bez tych znakomitych barw, to też by się to fajnie broniło i o to chodzi. Kurczę, nawet te, zobaczcie, te palce są takie tłuściutkie, nie? Takie 3D. A to jest kreska, to jest po prostu kreska, parę maźnięć, on tu nie cyzelował, nie robi featheringu, nie robi, wiecie, tego, nie zaznacza tych, jak inni to robili, Jerry Ordway, tych, każdy palec, żeby miał cień i tak dalej, nie, jemu wystarczy tylko kontur, a ten kontur jest 3D. To jest największe mistrzostwo, jakie sobie można wyobrazić. To John Romita trochę potrafi też zrobić. To tylko najwięksi potrafią bez zbędnego pieprzenia oddać to, co chcą. Geniusz to jest ekonomia. Tak jak kucharz robiący dobry stek, to jest jakość produktu i jakość ręki kucharza, a nie jakiś tam sos do tego, nie? I tu jest to samo. Tutaj mamy czysty komiksowy stek. Nie potrzebujemy sosu, prawie nie potrzebujemy przyprawy. I ten efekt takiego wybuchu obserwujemy co chwilę. I zaraz wam udowodnię. O, na przykład tu jakoś mu to weszło w krew i tego się trzymał. Ja też z tego trochę zżynałem przy Kociej Planecie. To jest niesamowite źródło inspiracji. Zobaczcie, jak biegną ci ludzie. Ciężar postaci zaraz się położy. Ten męski, spocony żołnierz tutaj. No. Jasna cholera, jak to ładnie wygląda. I tutaj jeszcze jakieś te ołówkowo-węglowe ślady tych dymów. No. Kurczę, to wszystko jest takie tak żywe. Tu nie ma prostej linii. Tu nie ma linijki w ogóle. Nie masz. Zapomnij. Ja nawet nie wiem, czy w szkicu tu były jakieś linijki użyte. Ja nie wiem, jak on to robi. Zobaczcie, no jest tu gdzieś jakaś prosta linia? Nie. Tak jak u Enkiego Bilala. Tak samo nie. I te niezwykle atrakcyjne, męskie, krzyczące twarze, znane już w tych komiksach z lat 50., 60., gdzieś tam. 60. na pewno. Odruchy pozostają takie same. Gdzieś tam już ten geniusz już się tam wtedy tlił, a wzmocniony tylko dziesięcioleciami mrówczej pracy. I to jest tak, jakbyście wzięli to prawie to można, wiecie, zrobić z tego obrazek i sprzedać, nie? W galerii powiesić. Z każdego z tych rysunków tutaj naprawdę wychodzi jakiś mrok, wychodzi też doświadczenie tych ciężkich czasów Jerry'ego Kuberta, tu wychodzi taka świadomość życia też z niego. A przy tym radość, która wynika z tego, to jest, słuchajcie, no nie chcę tutaj za daleko iść, ale to jest też człowiek, który został bardzo doświadczony przez życie, który wiedział, co to jest bieda, wiedział, co to jest szarpać się o hajs. To nie o hajs, wiecie, żeby sobie zrobić tam oszczędności czy coś, tylko o hajs na jutro, na chleb. Ja widział, jak jego rodzice mieli ciężko. I z jednej strony tu widać taki ciężar tej opowieści gatunkowej, który wyłazi z tego. Widać doświadczenie życiowe, ale widać to docenienie radości, z którą on tworzy. I to z niego wyłaziło, jak się z nim zobaczy wywiady, to wyłazi z niego ta radość. On na każdym kroku jest wdzięczny losowi, że mógł rysować te kolejne rzeczy. No piękne to są, naprawdę to są cudowne ilustracje. O, jakże fajnie się prezentuje to niedookreślenie tych rysunków versus panel borders, versus ta ramka, nie? Tutaj troszeczkę pustego miejsca, co dodatkowo sprawia, że to pops up, że to pops out, że to na nas wyskakuje.
Także, o, tutaj trochę jakby zmienia w ogóle vibe, gdzieś więcej czarnych ramek, tu zabieg, którego nie widzieliśmy chyba za bardzo wcześniej, ale też przemyślany, bo sprawia, że ten no, przykry splash gdzieś tutaj na nas wyłazi, nie? No i tutaj też trochę to wszystko jest takie smutne, przymulone tymi wojennymi klimatami. Ten śpiew tej kobiety tu dodatkowo potęguje taki kontrast z tymi takimi mrocznymi wojennymi. Może taka była też intencja Azzarello. Nie wiem, na ile tutaj był full script. Raczej mi się wydaje, że bardziej to było takie trochę współpraca na zasadzie Marvel Method. Ja bym sobie tak wyobrażał, że Kubert jest w stanie to zrobić i to on tam nie musiał się prosić o pełny skrypt. Ale i tak to działa znakomicie. Kurczę, te pociągnięcia wszystkich, to jest koniec. A Company, Easy Company. No i właśnie to jak widzimy Easy, bo ta jego brygada czy kompania, ona się nazywała Easy, nie? Tam, gdzie były te ziomy sierżanta Rocka. I to jest taki hołd, to jest miłosny pocałunek dla tych komiksów. Ciekawe, czy Brian Azzarello za młodu też czytał te G.I. Kombaty i tak dalej, ale to widać, że to naprawdę, no czy można sobie wyobrazić lepszy taki akcent końcowy tych przygód sierżanta Rocka niż rysowany przez Jerry'ego Kuberta. Yeah, the best company there is. Easy Company. I tak się kończy, nie? No to słodko-gorzkie zakończenie. Ja tu naprawdę się wzruszam tym, bo to jest setki tych komiksów Jerry'ego Kuberta, setki tych okładek, które ja pamiętam z tych jego wojennych przygód gdzieś tam mi się w głowie tlą. No a tu zobaczcie, to znowu mówię, tu stare komiksy, lata 60., może jakieś mega wczesne 70., ale wątpię, to jest wcześniej. A już te maniery widać u Kuberta. O, podobne ułożenie postaci, to już gdzieś ta gra ciała. Troszkę taki bardziej zachowawczy inking w stylu starych komiksów srebrnej ery. Tak, no bo wtedy mało kto rysował to jak Kubert. Jego Tarzan z tą taką rozedrganą, dynamiczną kreską to było coś rewolucyjnego. W ogóle tego się nie robiło wcześniej. To był wielki przebój. Na pewno artystyczny, ale wydaje mi się, że komercyjnie też tam nieźle szło. No a zobaczcie tutaj, można sobie, oczywiście scenariusze są zupełnie stare, tutaj już jest to przegadanie takie silver age'owe, ale niemniej jednak fajnie, że to zawarto, bo można sobie fajnie porównać te parę przynajmniej legendarnych komiksów, a tego były setki tych różnych odcinków rysowanych, edytowanych przez Kuberta, to było tego dużo więcej. On przez lata tkwił w tych liniach poświęconych wojnie, żeby potem trochę odsunąć się w kierunku szkoły, więcej prac na zlecenie, tu i ówdzie zahaczył o Marvel, zahaczył o jakiś Independent, zrobił przecież tę serię Thor, o właśnie nie wspomniałem o niej, a to jest, tutaj jest też ten nowy Kubert, to też jest bardzo fajna rzecz, też sobie tutaj trzymam na biureczku w imię dalszej inspiracji, więc słuchajcie, what's not to like? Joe Kubert to jest ktoś, kogo trzeba sobie cenić, kogo trzeba sobie studiować, bo to zawsze coś daje. Słuchajcie, jeżeli podobają Wam się moje nawiki, dzisiaj było trochę na dziko, ale nie mogę się opanować. Jak widzę Jerry'ego Kuberta, to mam ślinotok. Jeżeli mimo wszystko podobają Wam się nawiki, to proszę zasubskrybujcie, polajkujcie, skomentujcie kanał, bo to zawsze coś daje. Tymczasem Borem Lasem pozdrawiam Was serdecznie, no i do następnej nawiki.